Cześć wszystkim, ja mam na imię Emil, zapraszam na kolejny film z Battlefield 3. Grałem wczoraj trochę w Battlefield 4, ale jednak gra w Battlefield 4 jakoś mnie w gruncie rzeczy nie pociąga. Pograłem jakiś tam Team Deathmatch, no i cały czas są takie różne dziwne błędy, które mnie deprymują do tego, żeby grać, więc za bardzo nie będę chciał grać w Battlefield 4. Ostatnio wciągnąłem się znów w Battlefield 3 i tak sobie gram na bazarku cały czas praktycznie, trochę na Close Quarters. W jednym z komentarzy ktoś prosił, żebym pograł klasą supporta, wsparcia. No mam chęć to zrobić. Jeszcze nie wiem, jak to wypadnie, to moje granie tą klasą, ponieważ no ciężka jest klasa naprawdę. Trochę grałem PKP Pitchingiem, ale sądzę, że lepszą bronią do pogrania tą klasą będzie jednak M249 lub M240B, tak mi się wydaje. Są to przynajmniej bronie, które strzelają dużo szybciej niż PKP Pitching. I teraz ustawię sobie tą broń na odpowiednie wyposażenie, tak żebym chciał. Celownik mechaniczny to nie, raczej będę chciał tutaj mieć kolimator, chwyt przedni, laser do zwarć w bezpośrednich, tak żeby mieć dobre skupienie amunicji, pocisków. No właśnie, wszyscy z mojej drużyny wychodzą, bo widzą, że ja jestem supportem, nikt nie chce grać, to też zmienię zespół na ten, gdzie jest dwie osoby. Teraz będzie nas trzech i ten Tomasz też powinien zmienić zespół, a już się mój dopełnił do końca. No i zaczynamy w sumie, zobaczymy, jak będzie szło tą bronią. Tak naprawdę to nie gram często supportem, ciężko mi jest grać tą klasą, no ale postaram się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będę stosował claymorki, które mam, oczywiście mam odblokowane, jakby to było, że nie mam. Zobaczymy, a odrzut jest dużo, dużo, dużo większy niż przy zwykłych broniach. M16 na przykład, no to bo no wiadomo, że M16 to jest taka dość prosta broń do opanowania. Raczej będę starał się trzymać jakoś tam bardziej z tyłu. Tutaj sobie poczekamy. Mamy akurat też tutaj mapeczkę. Na całe szczęście, bo zostałem ostro znerfiony. Znajdujemy w tym miejscu. Kurczę, jednego mi się tylko udało zabić. Widziałem ich tam z tyłu na minimapie przez chwilę jednego, ale nie wiedziałem, że ich będzie aż czterech. A ich po prostu cała drużyna się tutaj zrespiła, więc no ciężko, ciężko byłoby się obronić tutaj od tyłu, no ale zobaczymy, zrespię się na kolegach, może uda się cokolwiek tutaj zdziałać. Znajdujemy do góry bardzo, dlatego żeby gości tam zabić. Może się uda, tam nikogo nie ma. Wow, na jednego zabiłem, dobrze, strzela Szemil. Też go zabiłeś jeszcze raz, teraz przeładujesz broń. Dobra, trzeba tutaj gdzieś aptekę rzucić, żeby. No nie aptekę, aptekę z przyzwyczajenia mam aptekę, bo oczywiście zawsze gram medykiem, więc apteka, apteka, apteka. Dobra, dobrze, postrzelajcie sobie trochę. Jeszcze raz rzucę tutaj tą amunicję. Pewnie ten koleś mnie zabije, jak tu się wychylę, no bo ja niestety nie mam takiej mocy. O, ale ten. Och, kurczę, z tyłu. Myślałem, że nikogo z tyłu nie ma, ale niestety był. A jeszcze raz znajdujemy. Nie będę teraz przeładowywał broni. Tutaj znajdujemy jeszcze raz. Muszę uciekać z powrotem. Cholera, nie mogę was podnieść, no bo jestem gram medykiem. Technikiem. Fuj! Supportem. Przepraszam za to amunicję. Nie trafili mnie, a tutaj cały czas granaty rzucam tak do góry, żeby one spadając, po prostu tych gości, którzy tam. Dobrze, poczekałem tutaj na mnie się porozpili kolesie. Ale to ma rozsianie pocisków, ten M249B. Chyba będę musiał zmienić na co innego tą broń. Bo to jednak z tego nie będzie grając tą bronią. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, muszę chyba się gdzieś przesunąć. Trochę tutaj znajdujemy, nie będę najdował. Ładnie, ładnie, tam ktoś strzela, ładnie. Odwrócę się, może. Ten dostał. Tutaj jest jeszcze jeden. Oj, dostałem, dobra, ale będę mógł teraz zmienić tą broń na jakąś inną. Spróbuję może M240, tak? Tam było M240B. Zobaczymy, jak będzie się grało tą bronią, ale tutaj jest generalnie serwer taki, że wszyscy grają medykami, więc ciężko jest naprawdę tutaj coś zrobić. Dostosuj tą, to chyba w ogóle prawie, że nie grałem. Nie mam żadnych dodatków, zobaczcie, nie mam nic odblokowanego. Dobra, chyba jednak wrócę do mojego PKP Patchinga. Momencik, jeszcze raz tutaj zmienię PKP Patching.
Ja już mam ustawiony tak, jakbym chciał mieć ustawiony. No i będę nim grał, bo to jest chyba jednak jedna z lepszych broni tutaj dla supporta. Trochę powoli strzela, ale jak się dobrze celuje, to ładne obrażenia zadaje. Na razie jestem do przodu, jeżeli chodzi o KD, ratio. Masz, dostałem z tyłu, czy z przodu? Nie, z przodu, od tego kolesia, za tego murku. No niestety, tak jest, to był ten koleś, właśnie widzę. Kilkam. Ciężko, ciężko będzie mi tutaj pograć, bo tutaj są dobrzy gracze, teraz grają. Tak, ale jak dostaniesz specinga w głowę, no to dostaniesz. To padasz od razu. Kurczę. Oleś mnie ostro przygwoździł, nie mogłem sobie poradzić w tej sytuacji. Zostało mi tylko 6% życia. Przepraszam, muszę sobie odkaszlnąć. Dobrze, teraz powinno być lepiej. Sorry. No tu się niestety nie da zrobić dobrego wyniku tą bronią. Ojejku, za daleko się wysunąłem. Ja widziałem ich tutaj, jak oni strzelają do tego biednego kolegi z teamu. Gdybym grał szturmowcem, to pewnie bym ich pokonał. No może nie dwóch, bo oni tam byli chyba we dwóch medykami, także byłoby ciężko. No ale bym się starał. Naprawdę tutaj zginęli kolesie po prawej stronie w tym przejściu. Tak jest, tam gdzie biegnie ten koleś. Tutaj oni mogą wybiec teraz. Nikogo nie ma, to ciekawe. A to ja źle spojrzałem, chyba na mapę zobaczymy. Tak, tam jeden z naszych walczy. O kurczę, ale od tyłu go zaszli. Dobra, to ja teraz będę sobie powoli biegł. Schowam się troszeczkę za tym betonem, żeby gdyby ty się wychylał tutaj, to by nie będzie widział od razu. Dobra, znajdujemy tam od razu dwa najdziki, albo poczekam na moich, niech się na mnie dorespią. Aby tylko chcieli. Patrz, nie chcą. Tutaj znajdujemy. Jeżeli koleś jest tam... Macie, kręcę. I to jeszcze zabił mnie z Rexa prosto w głowie trafiając. No nieźle, nieźle, koleś wyczaił. Chyba nie ma amunicji, bo zobaczcie, że coraz przeładowuje pistolet. Nie, ma amunicję. Gra famasem koleś. Szkoda, że na myśli żaden z koleżków nie dorespił. O kurczę, ładnie go pojechałem. Chyba dużo mu życia zabrałem. Zobaczymy. 10% zostało. Zobaczcie, jak PKP Ching ściąga. Normalnie może konkurować z M16, tylko trzeba dobrze trafiać i ostro kontrolować recoil, tak żeby było dobrze. Macie. Nie ogarniacie, to jest wasza wina. Z prawej biegną ostro. No kurczę, akurat... Dlaczego ich nie było wcześniej, no? Dobra, zobaczymy, gdzie się będę mógł zrespić. Mam nadzieję, że będę się mógł zrespić na kolegach z teamu, którzy są tam w pomieszczeniu. Nawet nie podnieśli moi koledzy z teamu. To fajnie. Znajdujemy. Aha, nie mamy czym najdować. Kurczę. Za późno go zobaczyłem. On mnie zobaczył pierwszy. Od razu mnie przycelował i zabił. Zobaczcie, położył się nawet na te worki z ziemią, czy tam na jakieś gazety, na jakąś tam paletę. On jest łatwy do zdjęcia w tym momencie, ten koleś, ostro łatwy. O nie, nie. Tutaj trzeba znajdować, znajdować! Tak, on zaraz zginie, zobaczycie to, że zginie. Pach! Kurczę, mało mają życie, no ja cię! Dawaj, dawaj gościu, wchódź tam, wychodź, wychodź, wychodź. Oni się schowali, oni mają bardzo mało życia, 11% im obaj zostało, obu zostało życia, no nie. Kurczę, koleś nie ogarnia. Oj, szkoda, wielka szkoda, szkoda. Tutaj jeszcze nasi walczą. Tutaj znajdujemy znów. Tam nikogo już nie ma. Tutaj trzeba patrzeć. Aha, tam. Tutaj cały czas są z tej strony kolesie. Zobaczymy, czy uda mi się go zabić, tego gościa, jakby się tutaj wychylał. On tam na pewno jest, bo widziałem go na minimapie. Jeden padł, prosto w głowę dostał, dobrze. Jeszcze jeden pewnie będzie szedł, może iść tutaj, jeszcze jeden. Nikogo nie ma na razie, dobra, to idę do tych kolesi, którzy tam tutaj pobiegli, do moich.
No masz tutaj, ja myślałem, że tu moi są. Świecą się zielone kropki, gdzie oni są ci moi kolesie? W ogóle nie ogarniają. On mnie zabił tutaj ze środka, ja myślałem, że to ten, który wchodzi po schodach tutaj od flagi A. Trudno, pewnie jestem ostatni. Patrzcie, 11, 10, o, nie jest tak źle całkowicie. Ale też nie jest jakoś dobrze, no. Goście nie ogarniają, mają perki takie same. Perki napiszę im. No i biegniemy dookoła. Wszystko obiegamy, jak tutaj się rozkłada walka. Ostro kolesie walczą przy kuchni. No to dobrze. Czyli jak widzicie na takiej mapie, to walka PKP Pieczyngiem nie jest wcale taka fajna. Chyba, że po prostu kolesie są mniej ogarnięci, bo tutaj teraz widzę, że kolesie są ogarnięci, ci, którzy grają. Także ciężko, ciężko. O masz, jeszcze jeden tam był, no nie. Patrzcie, jak się skampił za tymi dywanami. Dobra, nasi go dojechali, może mnie teraz podniosą. A tutaj ktoś go cały czas podnosi, cały czas tam jest ukryty. Nieźle, nieźle, dobra, tutaj się zrespię na tym może. Odsunę się od razu na bok. Ale tutaj zobaczcie, ktoś już... Ło! O kurczę, jak mnie trafił, no ładnie, ładnie, chyba akurat strzelał, jak chciałem obić ich dookoła. No ładnego miał koleś cela, dobrze mnie przycelował, jeszcze mam na razie na plusie kill dead. Dobrze, jeszcze na razie na plusie. Pewnie niedługo już będzie to trwało. O kurde, przez tą żaluzję nas załatwił koleś. Ale dobrze, wykończyli go, już nas podnoszą z powrotem. Wyczaiłem cię, gościu. Wiedziałem, gdzie wyjdziesz. Bardzo dobrze. Teraz zrobimy takiego psikusa i schowamy się tutaj. Może uda się kogoś zabić. Może, może. A może się nie uda. Zobaczymy. Raczej nie wygramy tej rundy. No, ale może się uda jeszcze kogoś zabić. Powinni jacyś kolesie tędy wybiegać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak się zrespią. O, już są. Jeden już jest. A kurczę, ale go znerfili. Ja cię, czterech ich było. Obaj wyszli wszyscy z tamtej strony. No ja cię nie kręcę. Miałem laser odpalony i koleś mnie zobaczył, jak laser mu świecił po oczach, nie wiedział, o co chodzi na początku, ale ja go już zabiłem. Zobaczcie, czterech ich było, wszyscy wybiegli. Myślałem, że wybiegną tym bananem, wtedy bym im w ogóle na plecy wyszedł, a oni wybiegli właśnie stąd, gdzie teraz ja biegnę. Więc no niestety nie udało się, ale dwóch zabiłem. Mam dwa kile do przodu, także zobaczcie, 17 do 3 PKP Pieczyngiem. No może mógłbym się bardziej postarać, jakoś grać bardziej zachowawczo, wtedy może by było troszeczkę lepiej, no ale... Ale tu jest gra, trzeba... I powoli się podnosi strasznie ta broń. Znaczy w sensie takim, że przycelowuje się powoli ją. Zobaczcie, nawet dostałem jakąś odznakę, niezłą. No, zapinaj, zapinaj. Podnoś. Tutaj. Ojejku, z tamtej strony, a już tutaj wpadałem. Już chciałem ich rozwalić. Zobaczcie, jeszcze 4 kile ma pierwsza drużyna Alfa i wygrywają cały mecz. A tutaj kolesie z daleka mnie właśnie zabili, tak jak ten tutaj strzela. No nie udało się niestety, kurczę. Niedobrze, niedobrze. Nie wiem, czy się uda już cokolwiek ugrać. Jeszcze 3 kile zdobędzie skład Alfa i wygrywają całą rundę. No, jeszcze może dobiegniemy, kogoś się uda z najdzika pociągnąć. Szkoda, że kolesie z mojego składu nie ogarniają, nie zmienili sobie, nie odpalili sobie. Jeszcze rzuciłem granat, ale no niestety już nic, nikogo nie załatwi tym granatem. Dobra, to byłaby taka szybka runda supportem. Może jeszcze uda mi się nagrać jeszcze jedną, troszeczkę lepszą. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!